Dzień dobry, Monika Taranczewska. Witam w programie Goście Dnia, a moim i Państwa gościem jest dr Bartłomiej Gabryś, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Ekonomista z aspiracją na posła, ale nie udało się. Czy jak może pan to skomentować? To jest... Komentarz? Tak, no. Jaki jest komentarz? Ja bym zaczął od słowa podziękowania. Jeśli pani redaktor pozwoli, to zanim wejdę w odpowiedź na pytanie, to wpierw parę słów do podziękowania i tutaj skieruję swój wzrok w stronę widzów. Szanowni państwo, no to był dla mnie zaszczyt spotkania się z państwem. To jest dla mnie zaszczyt, że państwo w tym, cytując klasykę, w obszarze kratki dopełniliście tego obowiązku i skreśliliście dwie przecinające się linie, co dla mnie oznaczało oddanie głosu. Dziesiąte miejsce na liście, nie najłatwiejsze, a mimo to udało mi się przekroczyć kilka tysięcy, więc to jest dla mnie dobry wynik. Cieszę się z niego. Choć mam oczywiście pewien niedosyt, bo byłoby fajnie mieć kilkanaście tysięcy po to, żeby móc się odnaleźć gdzieś tam dużo wyżej. Nie żałuje pan swojej decyzji? Absolutnie nie. To jest... Każdy start w wyborach to jest świadomość tego, że nie wszyscy mogą dostać ten angaż, czy tą późniejszą możliwość realizacji swojej pracy w parlamencie, ponieważ no, mamy tego świadomość, ale wszyscy pracujemy dla pewnego wspólnego, dobrego wyniku. I ten dobry wynik udało nam się osiągnąć. No właśnie, ten wspólny, dobry wynik. Zaskoczenie, że takie wyniki są? Jedna rzecz zaskoczyła nas chyba wszystkich pozytywnie i to jest taki element, który stanowi o tym, że wszyscy wygraliśmy. A mianowicie frekwencja. 74% to oficjalne dane, właściwie już lekko chyba nawet ponad te 74%. Zatem to jest wynik, który jest bardzo, bardzo pozytywny, który pokazuje, że to było autentyczne święto demokracji. Za to, szanowni państwo, wielkie szapoba, bo to jest nasz wspólny sukces. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, no to wiele wskazuje na to, że tak, po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość traci jeden z mandatów, traci jeden z posłów miejsce w parlamencie. I ten jeden mandat przechodzi na stronę opozycji. W tym przypadku najprawdopodobniej jest to numer jeden z trzeciej drogi, to znaczy się panu Smalak. Tu serdecznie gratuluję Łukaszowi wyniku i tego, że ten mandat zdobył. Trochę żałuję, że tego czwartego wyniku nie udało się zdobyć Koalicji Obywatelskiej, tego czwartego mandatu, który by pozwalał na to, aby wprowadzić czwartą osobę. Zatem po pierwsze, wielkie gratulacje dla trojga posłów, którzy do tej pory reprezentowali nas w subregionie zachodnim, w tym okręgu 30, czyli pan poseł Gadowski, pani poseł Lenartowicz i pan poseł Krząkała, mówię w liście, zgodnie z listą, kolejnością na liście. Wielkie gratulacje dla nich, bo to jest dla nich wynik potwierdzający pewne zaufanie, jakim obdarzyli po raz kolejny wyborcy. Ale jednocześnie trochę szkoda, bo wielce sobie cenię wynik, jaki osiągnął pan prezydent Kieca, który był naprawdę blisko, prezydent Włodzisławia, który był naprawdę blisko tego, aby wejść również jako poseł. No, zabrakło tego kolejnego mandatu. Troszkę zabrakło. Ta trójka z Koalicji Obywatelskiej to mocna trójka, a ta czwórka z PiSu to też mocna czwórka tutaj w tym okręgu? Porównałbym tak. No, bez wątpienia, o ile ja teraz troszkę tak z pamięci, wydaje mi się, że najlepszy wynik zrobił trójka na liście PiSu, o ile pamiętam. Jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów. Tak mi się wydaje, że chyba pan Woś zdobył najwięcej. No, można to w jakiś sposób skorelować z ilością słupów, drzew i barierek, które obkleił swoimi banerami, bo on był chyba najbardziej widoczny tuż obok pana ministra Jabłońskiego. Także można tu jakąś korelację zauważyć. Bez wątpienia dla Prawa i Sprawiedliwości oznacza to ubytek jednego miejsca w parlamencie. Co więcej, i o tym warto również pamiętać, dzisiaj mamy świadomość tego, że w okręgu tym tutaj częściowo pokrywającym się z okręgiem 30, ale okręgu senackim mamy kandydata, który do tej pory pan Piecha startujący z PiSu. Tutaj też stracili, bo zmiana na trzecią drogę. Stracili w dwóch, które są związane z naszym subregionem. Mówię teraz o senacie. Tak, zdecydowanie. To tutaj mamy Piotra Masłowskiego, który został nowym senatorem z tego okręgu. Trzecia droga. To szczególnie chyba dla Rybniczan jest też taka pozytywna wiadomość, bo przez wiele lat związany z Rybnikiem.
wiceprezydent miasta. Miałem okazję się spotkać w trakcie jednej z debat na temat cen, zdaje się, ciepła. W związku z czym mieliśmy okazję rozmawiać. Również w drodze spotykaliśmy się kampanijnej. Serdecznie gratuluję Piotrowi wyniku, ale nie zapominajmy, że również w tym drugim okręgu, który jest przecież okręgiem senackim związanym z subregionem zachodnim, mamy przedstawiciela koalicji, pana Siedlaczka, który zdołał wygrać z panią Gawędą, która choć nie startowała jako sensu stricte z PiSu, to przecież jest jednoznacznie kojarzona właśnie z tym. To porozmawiajmy w takim razie o aspekcie ekonomicznym tych wyborów i całej tak naprawdę tego wszystkiego, co się wydarzyło dookoła. Jak ekonomicznie może pan to skomentować? No rynki zareagowały bardzo pozytywnie, to znaczy się zarówno i złotówka, i to podejście ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o otwartość na środki z KPO, a przecież na to oczekujemy, to jest taki bardzo wymierny element, który być może się otworzy przed nami, jest bardzo pozytywnie. Także ten kierunek, jeśli chodzi o tą ekonomię, to tak, ale jest też świadomość tego, co nas czeka. No, ja o tym parokrotnie mówiłem. Budżet na rok 2024 to budżet, w którym nominalnie dziura budżetowa jest największa od czasów II wojny światowej. 168,5 miliarda złotych. To jest dziura budżetowa, jaka jest zaplanowana przy bardzo optymistycznych dochodach płynących z VAT-u. Zatem to jest ogromne zagrożenie dla pewnej stabilności pieniądza, ponieważ będziemy musieli pożyczać te pieniądze na rynku i to będzie nas kosztowało. To jest również zadłużenie, które będą spłacać nasze dzieci. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do kampanii wyborczej, bo w trakcie tej kampanii bardzo podkreślał pan, jak ważną sprawą jest budowa CPK i tego, co dzieje się na Śląsku. Jak bardzo ważne jest to, żeby on nie powstał. Bardzo mocno właśnie się pan w tym angażował. Czy podczas tej kampanii wyborczej tu na Śląsku właśnie CPK to był ten klucz, który pozwolił albo pozwolił przegłosować, albo pozwolił zdecydować się ludziom na głosy właśnie oddane na was, na Koalicję Obywatelską? Zależy od miejsca. No, oczywistym jest, że dla osoby, która jest gdzieś daleko, oddalona od tego projektu, czy zagrożenia związanego z tym projektem, no to był temat odleglejszy i inne decydowały. Natomiast w wielu miejscach, zwłaszcza w Palowicach, w Szczejkowicach, również częściowo w Łaziskach, oczywiście w Mikołowie, był to temat, który był tematem pojawiającym się wielokrotnie w rozmowach i stanowiącym aktywny element tego chyba przełożenia się w jedną lub w drugą stronę, na kogo oddany zostanie głos. Aczkolwiek, no znowu jest pewne zdziwienie, bo choć patrząc liczbowo, spada liczba sympatyków w Palowicach czy w Szczejkowicach, to nadal są to miejscowości, w których Prawo i Sprawiedliwość, a więc jakby taki polityczny support tego ekonomicznego projektu, który chce go realizować, dalej wygrywają. Zatem budzi to pewną jakieś takie pytanie o to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego osoby, które mogą być zagrożone, których to dotknie w sposób osobisty, prywatny, nawet jeśli nie dotknie ich, to dotknie ich najbliższego sąsiada, członka rodziny, kogoś z tych członków tej społeczności lokalnej, to nadal jest to głosowanie, aczkolwiek znowu, jeśli wejdziemy w dane liczbowe, to bardzo szybko się okaże, że jednak pewna zmiana nastąpiła i osoby, które, znaczy liczbowo porównując, w roku 2019 tych osób, które głosowało na PiS było więcej, dzisiaj tych osób z tego regionu jest mniej, ale dalej Prawo i Sprawiedliwość tam wygrało, zatem co pan jest sądzi to zdziwienie, o tych, przynajmniej co pan po mojej sądzi stronie. O tych wynikach? One są w takim wymiarze krajowym dla nas pozytywne. Cieszę się... Co może jeszcze nas zaskoczyć, bo teraz będzie trwało ustalanie nowego rządu. Jakie schematy mogą się pojawić? To będzie procedura, która będzie nam sprawiać wiele napięć. No bo wszystko wskazuje na to, że przynajmniej tak wynika z oficjalnej informacji Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, osiągając 35 z groszem, jeśli chodzi o wynik końcowy. To oznacza, że ma prawo do tego, aby próbować stworzyć rząd. Zatem decyzja po stronie pana prezydenta, tu są określone procedury, którymi trzeba się posiłkować, tam są terminy, których trzeba dotrzymać. Zatem najprawdopodobniej ten
ta próba zostanie podjęta. Wiele wskazuje na to, że no jednak prezydent Duda jest mocno związany z tym obozem prawicowym, więc pewno będzie tą propozycję złoży w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało tam wpierw ten wymóg 14, potem 30 dni, będzie podejmowało te próby. Mamy świadomość z historii śląskiego sejmiku, że bardzo złe zdarzenia potrafią się wydarzyć. Mam tutaj na myśli przykład pana Kałuży, który dokonał swoistej rewolty i to było bardzo źle odebrane. To jest coś, czego robić nie wolno. No i teraz jest pytanie o to, czy przypadkiem nie będą się działy tego rodzaju ruchy no zakulisowe. Bo one się pewno będą działy. To będą pytania do poszczególnych osób. Jak to wpłynie w takim razie na wizerunek opozycji? No, wizerunek wpłynie wtedy, jeśli by się okazało, że one byłyby skuteczne. To znaczy się zakładam, że nikt po stronie opozycji demokratycznej po pierwsze do tego rodzaju rozmów nie podejdzie, po drugie cokolwiek nie będzie stanowić swoistej oferty, ale źle rozumianej, z którą się absolutnie nie wolno identyfikować czy zgadzać, no to jest pytanie o to, czy ona zostanie przez kogoś zaakceptowana, czy nie. To jest też pytanie o to, ile tak naprawdę głosów brakuje, ilu tych parlamentarzystów Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało przekabacić na swoją stronę różnymi dodatkami i na ile będziemy po prostu stali. Wierzę w to, że nikt z opozycji parlamentarnej, demokratycznej nie zrobi tego, co zrobił pan Kałuża. Mhm. Proszę powiedzieć, czy uzasadniona jest radość internautów, w których widzimy wpisy, że doczekali się demokratycznego rządu? Czy oni naprawdę mogą się już cieszyć, mogą odetchnąć? Tak jak mówią, obudzili się w nowej Polsce? Bez wątpienia mamy ogromny sukces, jakim jest frekwencja. Mamy ogromny sukces, jeśli chodzi o głosowanie młodych ludzi, którzy pierwszy raz lub prawdopodobnie prawie pierwszy raz poszli głosować. To jest rzecz niespotykana od właściwie historii III RP, gdy tak gremialnie poszliśmy głosować, gdy no, poważne problemy dotyczące tego, że właściwie chyba żaden z okręgów nie był przygotowany na pan to, że tyle... Pan również jak głosował, stał w kolejce? Bo widzieliśmy różne zdjęcia, które krążyły, jest... że ludzie pisali, że pierwszy raz stoją w tak dużych kolejkach, aby zagłosować. Nie, akurat u mnie szło to dosyć sprawnie. Być może kwestia pory, jaką wybrałem, taką... Mówiąc uczciwie, pomiędzy godzinami, w której osoby wychodziły z kościoła, ja celowo wybrałem tych, którzy już przeszli, czy wyszli, już ich nie było, a ci, którzy dopiero mieli zmierzać, dopiero też jeszcze się nie znaleźli w punkcie wyborczym, zatem ich nie było. Zatem na spokojnie można było oddać ten głos, aczkolwiek ten punkt był pełen ludzi, także spokojnie można było to zrobić, ale rzeczywiście była widoczna ta chęć wyrażenia swojego poglądu na temat tego, co ma miejsce i tego, jak ma wyglądać przyszłość. I te osoby zdecydowały, że ta przyszłość ma wyglądać inaczej. To teraz jak pan podsumuje tą swoją kampanię wyborczą tu na Śląsku, w tym regionie? Starałem się, aby ona była jak najbardziej merytoryczna i to w tym obszarze, który zawarłem w swoich materiałach wyborczych, ale też chciałem zwrócić uwagę, no, mając świadomość bardzo ograniczonego limitu, jakim byłem związany, startując z 10 miejsca, byłem związany z tym, że no, nie mam środków, aby, nie wiem, zrobić jakieś duże nośniki, reklamy, w sensie te duże banery. No nie mogłem tego zrealizować, mając ten zapis dotyczący limitu. Zatem starałem się docierać do ludzi w sposób indywidualny i tam, gdzie miałem ten kontakt, bardzo często on był skuteczny, to znaczy te osoby potem pisały, słuchaj, oddałem na ciebie głos, głosowałem ja, głosowała moja rodzina najbliższa, super. To bardzo cieszy, bo to taki rodzaj relacji na przyszłość, która nas wbrew pozorom bardzo szybko złapie, bo przecież za chwilę wybory te wiosenne. Zatem to mnie cieszy. Oczywiście wynik mógłby być trochę lepszy, byłoby ale to jednak dla... zaufały jakieś osoby panu, więc oczywiście. Przekonał ich pan do tego. Przekonałem, jednocześnie mając bardzo trudny punkt startowy, bo przecież pan Łukasz Osmalak jest z Mikołowa, czyli z miejscowości, z której jestem, a jak popatrzymy na to, kto wszedł do Sejmu, no to najczęściej właśnie te miejscowości, które reprezentuje dana osoba. No, pani Lenartowicz, Racibórz, Marek Krząkała, Rybnik i Jastrzębie Zdrój, Krzysztof Gadowski. Zatem ja miałem tuż w tym samym miejscu... Rywala. Osmalaka, Łukasza Osmalaka, ale miałem też i przecież starostę powiatu, który no, bardzo intensywnie zabiegał również o głosy.
Niemniej jednak, ja się cieszę z tego, co się udało przekonać. Te osoby, które ze mną współpracowały, wielkie podziękowania dla moich członków zespołu, bo bez nich nie ma szansy na sukces. To jest zawsze zespół, który pracuje. Wielkie podziękowania to dla was. Wielkie podziękowania dla tych osób, które ten głos oddały, które rozmawiały, które czasami nawet rozmawiając mówiły: ja się z panem nie zgadzam, będę głosował na kogo innego, ale mimo wszystko było fajnie pana spotkać, porozmawiać, zobaczyć inny punkt widzenia. To też ma swoją wartość. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Moim widzom również, naszym widzom również bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo.